Czy w ostatnich latach przedsiębiorcy w Polsce podnosili ceny powyżej inflacji, z chciwości? To zjawisko tak zwanej gridflation. Ja o tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem, doktorem Wojciechem Paczosem z Cardiff University, również szefem grupy eksperckiej Dobrobyt na pokolenia no i również z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za przybycie. Dzięki za zaproszenie. Dzień dobry. Eee, chciałem Cześć. zacząć od tego, czy po pierwsze, żebyśmy próbowali zdefiniować te pojęcia, tak? Co mm -hmm. to jest ta gridflation, ta chciwflacja po polsku, spuszczając, eee, czy to jest jakaś spirala, czy to, jak byśmy to mogli opisać? Może od tej chciwości zacznijmy, bo eee, ja odwrócę pytanie, dlaczego przedsiębiorcy nie podnoszą cen cały czas No właśnie. właściwości, no bo jakby ym, zysk motywuje przedsiębiorców. Prawda? Jakby po to zakładacie Państwo firmy i y, sprzedajecie swoje produkty na rynek, żeby zarobić, krótko mówiąc. Wiadomo, że lepiej zarobić jest lepiej niż gorzej zarobić, więc pytanie dlaczego przedsiębiorcy nie podnoszą cen bez przerwy. I wydaje mi się, że najprostszą odpowiedzią jest to, że rynek na to nie pozwala, czyli jakieś mechanizmy rynkowe. Mówiąc krótko, tak sprowadzając rzecz do już najprostszych pojęć, to mechanizm konkurencji. Jest, jest czyli podniesiemy za wysoko, za wysoko ceny, to klienci będą niezadowoleni, kupią tego produktu, kupią inne. To, to, to wyskakujemy z rynku. Rzecz się trochę inaczej ma. I to, i to jest w sumie takie mikroekonomia, pierwszy drugi tak. rok. Prawda? Rzecz się tak. trochę ma inaczej w przypadku monopolii, Monopol może mieć wyższe ceny niż y, byłoby to, gdyby miał konkurencję, ale no też nie to. może mieć nieskończenie wysokich cen, bo po prostu przestaną y, klienci kupować ten jeden produkt i przerzucą się nie na podobny, tylko na jakiś zupełnie inny. Tak, tak, monopol to, o, mo mo bo, ja, to się przede wszystkim z orlem ostatnio kojarzy. Z orlem, ale nawet jakiś naturalny monopol tak. typu kolej, prawda? Kolej, jeśli tak. kolej będzie bardzo droga, a lubi jeździć kolej, to po prostu przestanie jeździć koleją. I y, y, to chyba jest problem z. Y, y, Wydaje mi się, że jeśli mówimy o chciwości i inflacji z chciwości, i jeśli oceniamy i mamy jakąś taką intuicję, że coś tu jest nie tak i coś poszło nie tak, to chyba przede wszystkim mamy problem z rynkiem i z mechanizmami, które do tego doprowadziły i dopuściły. To jakby jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, która wydaje mi się kluczowa w tym przypadku tych ostatnich dwóch, mhm. trzech lat, jest dlaczego to się wydarzyło w ostatnich dwóch, trzech latach. No właśnie. A nie wcześniej. Ja podam kontrprzykład. Pamiętacie Państwo pandemię? Chcielibyśmy zapomnieć wszyscy, ale pamiętamy. I co się działo na półkach sklepowych, słynne wykupowanie toaletu, papieru toaletowego. Prawda? No, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie tutaj mieszka, czy tam też, też, było, tak. też było. też było. Wszędzie było. To jest, to jest podręcznikowy przykład na podnoszenie cen. Mamy gigantyczny popyt, brakuje podaży, no bo moce produkcyjne nie wyprodukują tyle papieru toaletowego w bardzo krótkim okresie. To jest podręcznikowy przykład na to, żeby po prostu podnieść ceny i więcej zarobić. Ale to się nie działo. Nie było tego mechanizmu. W czasie, kiedy podręcznikowo powinien był wystąpić. I tu, moim zdaniem, wchodzi odpowiedzią jest inflacja. To, co się działo wszędzie indziej. To znaczy, w czasie pandemii nie było przyzwolenia społecznego na to, żeby stosować takie praktyki, nazwijmy to monopolistyczne, nawet była chyba deflacja. W różnych krajach po prostu kraj, był, inflacja była, trochę zwolniła, mhm. ale generalnie nie było oczekiwania, że ceny muszą iść w górę. I dodatkowo no myślę, że pierwszy przedsiębiorca, który by coś takiego zrobił, to by został odsądzony od ci wiary i byłoby o nim głośno, krótko mówiąc, wszędzie w mediach, że korzysta na tragedii, prawda? Sytuacji, która jest pewną tragedią dla nas. A tutaj dodam do tej tragedii, że poza kwestią tej gridflation, tej ścigflacji, czyli tego. Kiedy inflacja rośnie, to firmy podnoszą swoje marże i podnoszą ceny. To są dwie też, dwa różne pojęcia, możemy o tym porozmawiać, ale to występuje jeszcze pojęcie nadmiarowych zysków. Tak? Mm -hmm. W przypadku takiego szoku, tak, jaki miał miejsce w przypadku dostaw ropy naftowej na świecie, to spowodowało, że nagle ceny wzrosły i w wielu firmach w segmencie w, w paliwowych powsta powstały te nadmiarowe zyski, również mm -hmm. w polskich, Firma energetyczna czy w sektorze paliwowo- energetycznym. I wtedy powstały już bardzo mocne głosy, żeby opodatkować te nadmiarowe zyski. I tutaj to się tym różni od tego, że no po prostu to była taka inercja w pewnym sensie tych cen, tak? Mm. I trudno nazwać to takim, to po prostu one wystąpiły, te, te efekty wystąpiły bardziej naturalnie jako takie szoki zewnętrzne, właśnie podażowe. Natomiast w tym wypadku to jest decyzja przedsiębiorcy, prawda? Tak. że podnosi ceny. Jak to jest w normalnych czasach? W normalnych czasach versus e, rosnąca inflacja? Dwa zjawiska się pojawiają w czasie hmm. inflacji, których nie ma w normalnych. Albo inaczej, jedno, jedno się pojawia, nowe zjawisko w czasach inflacji, ale podkreślę tu to, co powiedziałeś, hmm. że hmm. w czasie inflacji przedsiębiorcy podnoszą ceny nadmiarowo. To tak. jest bardzo istotne, bo to pokazuje i to jest hmm. też wynik, Badań, które, no, które opublikowałem w, w Oxford Economic Papers, w którym pokazuję, że mamy takie zjawisko, więc jakby nie ma wątpliwości. Ja uważam, że takie zjawisko wystąpiło. Wystąpiło zjawisko podnoszenia marsz w czasie inflacji. Natomiast ono było skutkiem, a nie przyczyną inflacji. I tu wydaje mi się, że jest... Jest ten wkład naukowy, który jako ekonomista akademicki mogę, mogę Państwu zaproponować i, za, i spróbować wytłumaczyć. Więc chodzi o to, wracając do tego mojego przykładu z, z pandemią, a, a po pandemii. Po pandemii po prostu zaczęła rosnąć inflacja wszędzie, i gospodarka, chociaż tego nie lubi, i my tego nie lubimy, no to jednak w pewien sposób spodziewamy się tego, mamy te oczekiwania inflacyjne. I w tym moim modelu to, co pokazuje mechanizm teoretyczny jest właśnie taki, że z powodu oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorcy podnoszą ceny niejako na zapas. Mhm. Chcemy wejść głębiej w ten mechanizm, bo tam są tak naprawdę dwie rzeczy. Chodzi o to, że najkrócej rzecz biorąc przedsiębiorcy nie zmieniają cen codziennie, tylko co jakiś czas. Więc muszą trochę przewidzieć, co się wydarzy w czasie, kiedy nie będą tych cen podnosić i podnieść te ceny, starają się je podnieść na zapas. Przechodzą na zapas, bo, bo mogą. Bo, tak, też, bo, bo mogą, tak, bo, bo to, Zaraz przejdziemy do struktury, ale jeszcze dokładnie. podam takie badania, które bo, bo, mogą. bo to jest to, że to, to jest zjawisko, mówisz o swoim, ja też czytałem ten paper, który przygotowałeś, ale również w dwóch ostatnich tygodniach pojawiła się też bardzo ciekawa publikacja Banku Centralnego Anglii, czyli Bank of England, w który, którym właśnie jest raport na temat tego zjawiska gridflation, i tam się porównuje marże, które były w 10% najbardziej zyskownych firm, że wcześniej, przed, kiedy była niska inflacja, to te marże wynosiły 20% dla tego segmentu średnio. Natomiast w przypadku, kiedy inflacja zaczęła rosnąć, to nagle marże wzrosły do 27%. To samo, mhm, to mh, samo mh, zjawisko mh. zostało opisane dosłownie wczoraj. Była taka publikacja mh. z Banku Austrii, który też potwierdził to zjawisko. E, właśnie w tym segmencie takich firm, które mogą, mogą. Tak, mogą podnosić mogą. Mo, mo, Moim zdaniem to potwierdza ten mechanizm teoretyczny, który ja pokazałem jeszcze zanim w ogóle ktokolwiek był zainteresowany inflacją, bo to jest publikacja Ach. z 2020 roku, zanim się w ogóle zaczęła pandemia mhm. i wszystkie problemy z nią związane później. E, natomiast e, zapytajcie, co się dzieje w normalnych czasach. E, w normalnych czasach firmy mają, no, mamy to zjawisko. Jeśli w ogóle mówimy o marżach, to znaczy, że firma ma pewną, pewne, musi mieć pewną siłę rynkową, bo jeśli nie ma żadnej siły rynkowej, mm. jeśli jesteś, małym, y, małym graczem przeciwko wielkim, to musisz trochę robić to, co robią wielcy gracze, prawda? Mm -hmm. Trochę musisz, jakby rynek dyktuje ceny. To jest to, to zjawisko mm -hmm. konkurencji doskonałej. Żebyś ty mógł dyktować ceny jako przedsiębiorstwo, to musisz mieć jakąkolwiek siłę na tym rynku, prawda? Więc to dotyczy przede wszystkim podmiotów, które mają. My to nazywamy si siłą monopolistyczną, czy ograniczonego monopolu. To w normalnych czasach, czasach nazwijmy to niskiej inflacji, po prostu mają jakąś swoją stałą marżę z badań, które przytoczyłeś, wynika, że na przykład ona może być 20%. Średnio w gospodarce te modele dynamiczne kalibrujemy do marż rzędu 11-12%, to są takie mniej więcej rzędy wielkości. To jest, to jest ten zysk monopolistyczny, czyli jakby zysk ponad, ponad koszty krańcowe, które ten, które ten monopolista ma, po prostu taki może mhm. uzyskiwać, taki może mieć uzysk dodatkowo, mniej więcej, średnio. Mhm. To, co się dzieje w, w czasie inflacji, to to, że jeśli ta inflacja rośnie, powiedzmy, spodziewamy się inflacji na poziomie 2-3%, takiej niskiej, mhm. to to nie ma za bardzo wpływu na marżę. W sensie będą rosły ceny w tempie mhm. 2-3%. Będą rosły koszty w sensie 2%, 3%, a marża będzie dalej 12%, nazwijmy to, czy 20%. Umownie. Czyli jakaś taka sztywność cenowa występuje, która tak nie może Po prostu nie, ten, ten efekt jest bardzo mały, tak. natomiast ten efekt zaczyna być bardzo silny powyżej 5%. I wtedy ta, tak, i wtedy ta marża zaczyna rosnąć. Przy 10-20% te marże naprawdę potężnie skaczą. To jeszcze oczywiście zależy od od tego, jakie są te sztywności cenowe, jaka jest mm -hmm. siła tych monopoli, ale chodzi o to, że ten efekt jest bardzo nieliniowy, że te marże nie rosną jakby jeden do jednego z inflacją, tylko rosną wykładniczo z inflacją. Ale chyba jeszcze chciałem o jednej rzeczy ważnej powiedzieć, jak się w ogóle odbywa, jak, jakby jakie ma skutki dynamiczne podnoszenie marży. Wyobraźmy sobie, że inflacja jest 0%, marże wynoszą 12% i nagle przedsiębiorstwo mm. zwiększa marże do 20%. To się odbije na cenach, ale tylko w momencie podwyżki marsz. Dlaczego? No bo jeśli cena wynosi 100, koszty wynoszą 100, cena wynosi 112, mm. bo firma ma narzut 12% i podniesie ten narzut do 20%, to cena wzrośnie ze 112 do 120 i dalej będzie wynosiła 120%. No tak. Prawda? Czyli mamy efekt tylko w jednym okresie, tylko w chwili zwiększenia marsz. I podobnie się dzieje w czasach inflacji. Jeśli inflacja oczekiwana wzrośnie z zera do powiedzmy 10%, to firma zwiększy marżę w jednym okresie, będzie pojedynczy wyskok inflacji, a dalej inflacja wróci do tego swojego stałego trendu i po prostu firma przejmuje, nazwijmy to monopoliści, przejmują więcej wartości dodanej. Zmienia się, bilans, zmienia się bilans podziału wartości dodanej pomiędzy pracowników a właścicieli kapitału, krótko mówiąc. Jak, jak on był jakiś ustalony. Przy niskiej inflacji to im wyższa inflacja, tym większy mhm. udział wartości dodanej e, dla, dla właścicieli przedsiębiorstw. Przy, przy czym, mhm. i, I tu już mhm. ostatnie zdanie, to jest ciągle efekt pojedynczy. I dlatego, mhm. jak zapytałeś, czy istnieje spirala, mhm. to ja nie znam takiej spirali. To znaczy ja znam ten mechanizm, który mówi, oczekiwana inflacja powoduje wzrost marsz ale nie widzę, jak miałby działać mechanizm, który by tą pętlę domknął. Czy znaczy Czyli... spirala to tak jak w odniesieniu do spirali płacowo-cenowej? Ja widziałbym to w taki sposób, że jeżeli byłaby to oczywiście taka e, normalna mhm. rzecz, że ta gridflation, ta inflacja występuje powszechnie, tak? a nie tylko w segmencie tam, powiedzmy, w pewnym segmencie tego rynku, tak, gdzie tam są więcej, na przykład bardziej zmonopolizowane sektory występują, e, czy monopoliści to podnoszą, to wtedy, jak gdyby oni poprzez, podnoszą ceny powyżej tej inflacji, tak? czyli jak gdyby z tego mm. powodu, że chcą mieć te wyższe marże, jednocześnie nakręcają inflację. Gdyby to było tak po całym rynku, to by nakręcali również inflację. Wtedy można by powiedzieć, pan. że oni, występuje tu pewna spirala nakręcania tej inflacji. Dyskusja, tak, 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 taka była dyskusja, taka była dyskusja, niektórzy argumentują, ja, że oni to też monopoliści, a nie tylko monopoliści, nawet sam premier osobiście mówił, pamiętam, nie podnoście cen, prawda, na początku, jak była inflacja, trzeba rosnąć, mówił, żeby wszystkie, mm. prawda, żeby przedsiębiorcy nie podnosili cen. Nawet zaapelował to przedsiębiorstwo. Tak, na czym polega problem z inflacją? Problem z inflacją jest taki, że ona się sama utrwala, tak? Bo jeśli, no tak. jeśli moje ym, koszty rosną, mm -hmm. to muszę podnosić ceny, a jeśli podnoszę ceny, to rosną koszty komuś innemu. A no on właśnie. musi podnosić ceny? A jeśli on podnosi ceny, to mi rosną koszty. I to się tak domyka, prawda? Że te rosnące koszty powodują rosnące ceny. Ale, Ale jak w cyklu jest takim, że. Załóżmy, jest... załóżmy, że nie rosną koszty. Tak. I my wszyscy podniesiemy nagle ceny, mhm. to to jest ciągle pojedynczy efekt. No tak. to, to, to ciągle nie wyjaśnia, dlaczego miałoby to się dziać non stop. Więc ja nie widzę tej drugiej części pętli. Nie widzę, w jaki sposób zwiększenie marsz miałoby wpłynąć na oczekiwania inflacyjne. Bo to jest tylko pojedyncza rzecz. Inflacja ma to do siebie, że ona trwa i trwa. Jeśli ceny w jednym miesiącu wzrosną, nawet o 5-10%, ale nie ma żadnego mechanizmu, który utrwala ten wzrost cen, mhm. a, w, a w marżach nie ma tego mechanizmu. Nie ma. Y to jakby nie widzę, dlaczego, dlaczego miałyby rosnąć. Oczywiście czy widzisz takie zjawisko, że na przykład ceny... Nie mówię, że nie ma tego tak, zjawiska, było jasne po kiedy, inflacja, kiedy inflacja rośnie, to rozumiem, że oczekiwania inflacyjne no, też nadążają, więc rosną, ta inflacja staje się coraz bardziej uporna, ale generalnie oczekiwania rosną. Czy to jest ten moment, kiedy to zjawisko może więc w większym stopniu wystąpić niż w przypadku już dezinflacji, tak jak mamy obecnie do czynienia? Kiedy dezinflacja występuje, oczekiwania są mniejsze, więc już przedsiębiorcy, no inaczej to kalkulują, tak? To, to znaczy mniej mniej, mniej ryzykują. Też gospodarka jest troszkę bardziej przyduszona, tak? Ten popyt jest bardziej przyduszony na przykład stopami procentowymi, które rosną. No, zasadniczo w tym moim dosyć prostym tak naprawdę hmm. modelu, im wyższe oczekiwania inflacyjne, tym wyższe marża. Im niższe oczekiwania inflacyjne, tym niższe marża. Więc faktycznie hmm. wydaje mi się, że to obserwujemy w tej chwili, tak? spadające hmm. oczekiwania inflacyjne powodują, że już coraz mniej jest tych historii o, tak. e, o wysokich marżach. Więc dane wydają się potwierdzać to. I, I żeby było jasne, to nie jest dobre zjawisko, te rosnące marże. Mm -hmm. To znaczy, że krótko mówiąc, za, za te same zarobki stać nas na mniej dóbr. Tylko, to jest efekt poziomu cen. Marże mm -hmm. zmieniają poziom cen. A efekt inflacji jest, jest taki dosyć stały i długi, w czasie, rozciągnięty w czasie. Ehm, Skoro to nie jest dobry, dobry, dobry efekt, no może być dla całej gospodarki mhm. w ogóle, dla, to, 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 to coś można z tym zrobić, tak? Czy, mhm. czy państwa, czy w ramach polityki, polityk różnego typu, no poza kwestią dyskusji o konkurencji, tak? czy, czy de, potrzeby demonopolizacji, czy coś jeszcze można zrobić, jakieś mhm. kontrole cenowe, czy to, czy to w ogóle są takie rozwiązania, które powinny być w ogóle rozważane w takich mhm. sytuacjach? Myślę, że można podejść do tematu na dwa sposoby. Albo spróbować wprowadzić, wprowadzić taką politykę mhm. i gospodarczą, i regulacyjną, żeby ten efekt po prostu nie występował i żeby te marże były na, na poziomie, który jakoś tam gwarantuje zyski przedsiębiorcom, ale który nie jest, nazwijmy to, nadmiarowy, mhm. e, czyli jakby unikamy tego zjawiska. Albo się nie przejmujemy, a jak to zjawisko występuje, to próbujemy go ugasić wtedy rzeczy, które zaproponowałeś, czyli wtedy kontrole cenowe, czy, czy podatki, jak już to zjawisko wystąpi. Ale ja jestem zwolennikiem tego pierwszego rozwiązania, tak? Znaczy, jeśli uważamy, że e, jeśli zgadzamy się co do tego, że to było zjawisko niekorzystne, to zastanówmy się, z czego ono się wzięło i spróbujmy je zabić w zarodku, czy jakby rozwiązać problem, który w ogóle doprowadził do tego zjawiska. I tutaj problemy wygląda na to, że są dwa. Pierwszy to jest konkurencyjność. Im mhm. większa konkurencja, tym niższe marże. I tym reakcja na inflację jest niższa. Mhm. A druga rzecz to inflacja. Samo jeśli, sobie. jeśli przedsiębiorstwa zwiększały marże oczekując wysokiej inflacji, to odpowiedź wydaje się nasuwać sama z siebie, tak? To znaczy. I, I to jest w ogóle oczywiste, ale to nie jest. Komentowane szeroko w literaturze. Znaczy, my, w literaturze o inflacji, o polityce monetarnej, jest podawany szereg argumentów, dlaczego wysoka inflacja jest zła, mhm. bo redukuje siłę nabywczą zarobków, bo mhm. najbardziej uderza w najuboższych, bo e, zmniejsza wartość majątku, bo jest ukrytym podatkiem, bo się bardzo łatwo sama utrwala, bo walka z nią jest uciążliwa i wymaga wysokich stóp procentowych. I stworzenie pewności dla przedsiębiorców. Stworzenie dla przedsiębiorców. Bo psuje się mechanizm tak. cenowy, bo poza tym, że ceny rosną, to one jeszcze rosną w bardzo chaotyczny sposób. To tak. jest jakby też tak. istotne. Ten argument, o którym my rozmawiamy, który ja pokazałem w tych badaniach, mówi jeszcze coś, mhm. że zmniejsza się siła nabywcza konsumentów kosztem przedsiębiorców, bo rosną marże. Tak. Tak. I to jest wydaje mi się, sam w sobie ciekawy i ważny argument za tym, żeby nie rozkręcać inflacji w kraju i nie liczyć na przychody budżetowe z powodu wyższych, przepraszam, podatków, VAT i tak dalej, nie flirtować z inflacją, tylko trzymać ją w ryzach. Więc to są dwie rekomendacje, które ja bym no tak, ale nie ale są, nie są, nie na nasze, nasze nie kraje... są nowe. Przepraszam, tak, 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 oczywiście. Mówi, co jeszcze można zrobić z inflacją? Co <laughs> to chyba jest chyba, jest chyba jest oczywiste. Ale co jest ciekawe, to akurat przechodząc na nasze krajowe podwórko, to ani obecna polityka w ostatnich latach, no powiedzmy, nie sprzyjała, tak, temu pobudzaniu konkurencji na rynku, tak, wręcz przeciwnie, te instytucji, czy po pierwsze nastąpiła pewna, w naszym ciągu centralizacja, monopolizacja, ale również osłabienie instytucji kontrolnych typu WOKiK, tak, wobec na przykład hmm. praktyk Orlenu chociażby, który raz zawierza ceny, raz zaniża i właściwie nie wiadomo e, dlaczego. Generalnie podporządkowane jest to jakimś tam potrzebom politycznym, e, a drugi efekt to jest taki, no, że jednak m, m, wydaje się, że Narodowy Bank Polski, właśnie właściwie Rada Polityki Pieniężnej Niedostatecznie walczy, albo nie udowodniła, że jest skuteczna w walce z inflacją. Więc ani tego, ani tego to się w Polsce chyba nie dzieje. Chyba się zgodził z takim, z takim tak, wnioskiem. Tak, tak, tak. zgodziłbym się. Też Rada nie sygnalizowała, że jest że nie sygnalizowała, że jest chętna do zwalczania, że to nie ich wina, że. Oni, tak, oni wina, nie potrafią, wina, Putina, wina Putina, wina pandemii, wszystkich że tak. Stopy procentowe nie załatwił sprawy, potem się okazało, że trochę załatwią. Ta polityka komunikacyjna jest, jest fatalna, ale to myślę, że w ogóle Inny, Oddziel, temat. oddzielny ciekawy temat. No tak, ale, ale jeżeli mówimy o tej tak. kwestii, nawet jeżeli występuje, tak jak powiedziałeś, ta kwestia e, tych albo nadmiarowych zysków, albo tej, tej gridflation, czyli chrzcik flakcji, takie zjawisko prawda, podnoszenia cen powyżej, powyżej inflacji w niektórych segmentach rynku, to jednak jest to zjawisko, które mogło być znacznie mniejsze niż gdyby te polityki były skuteczne, strony polityki państwa. No jeśli, jeśli te dwie polityki leżą, to teraz pytanie jest jakby ekspost. Okay, mm. Tego już nie, nie zmienimy. Możemy próbować to zmienić na przyszłość. Możemy mm. wyciągnąć wnioski z badań naukowych. Z... Na przykład. No. I, i, Dobrze próbować, by było. I próbować naprawić <noise> mechanizmy konkurencji, mechanizm wiarygodności banku centralnego, który wtedy może skuteczniej walczyć z inflacją, też przy niższych kosztach społecznych. Ale jak to w tej chwili, dzisiaj powiedzmy leży mhm. i mamy te nadmiarowe zyski to, to ja powiem szczerze z punktu widzenia naukowego, nie widzę dlaczego nie można by ich opodatkować pojedynczym domiarem. To nie będzie popularne. No zyska. tak i to, ale nie, ale to... Ale, 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 to, ale, ale, ale to to uważam, że... ale no to, to jest to popularna są, była. Popularna to, była w to są zyski przeszłe, problem jest trochę taki, głębszy. Problem jest wiarygodności państwa, tak? To znaczy jeśli państwo nie potrafi wiarygodnie walczyć z inflacją, jeśli państwo nie potrafi wiarygodnie wspierać mechanizmów rynkowych, wiarygodnie wspierać instytucji, no to trochę co sobie pomyśli rynek, przedsiębiorcy i konsumenci, jeśli nagle państwo zdecyduje się na dodatkowe pojedyncze podatki, no to też nie buduje reputacji. Co innego wydaje mi się, gdyby to było um, gdyby to była wiarygodna obietnica, że to jest pojedynczy domiar Mhm. E, przeszłych zysków, które zostały osiągnięte w bardzo szczególnej sytuacji kryzysu e, energetycznego. E, I krótko mówiąc, e, ci, którzy te zyski osiągnęli, mogą się podzielić i będą to, e, i, i, i będzie to na przykład przeznaczone na, e, na jakiś konkretny cel ochrony e, najbardziej, m, najbardziej potrzebujących przed wysokimi stopami procentowymi, bo, bo chcemy walczyć z tą inflacją. Mhm. Otóż nawet w tym wypadku były takie pomysły. No pamiętam, pamiętamy, że jak właśnie te były nadmiarowe zyski w sektorze energetycznym w Polsce, no to wyciekła ta słynna ustawa, którą nazywano Daniną Sasina, która miała te nadmiarowe zyski. Ceny spadły tych spółek energetycznych natychmiast, a potem rząd tego nie wdrożył, bo nie wiedział do końca jak. Czyli nawet w tym wypadku, mimo tego, że było, no można powiedzieć, przyzwolenie polityczne i społeczne, żeby taką reformę wdrożyć, nawet nawet tego się reformy, czy te podatki wdrożyć, to nawet to się nie udało. Tak? Generalnie rzecz biorąc jedyne miejsce, gdzie, gdzie były w części regulacyjne podejmowane kroki ze strony państwa, no to były przede wszystkim w zakresie, w zakresie na przykład zwolnienia z podatku VAT chociażby, czy pewnych, pewnych produktów, czy VAT zerowy, czy zamiast 5% itd. Więc takie pewne elementy regulacyjne, które miały na celu obniżenie inflacji, ale no powiedzmy to nie była taka szerokie, jakiś hmm. szerokie spektrum jakichś jakiś elementów typu na przykład ala mrożenie cen, powiedzmy tak? to, to raczej to nie Mrożenie cen jest groźne, prawda? To tak. Zawsze i wszędzie kończy się Bo Na Węgrzech mieliśmy taki, tak. taki I, przykład. I to były się... niedobory. Tak, to Zagle potem nie zabrakło, zabrakło paliwa, wszystkie, tak? wszystkie te produkty, które miały zamrożone tak. ceny po prostu znikały z półek, a a zastępowały je bliskie, pod bardzo podobne produkty, których ceny rosły jeszcze szybciej niż, niż, niż całej reszty. Także to nigdy nie jest dobry pomysł i jestem stanowczym przeciwnikiem mrożenia cen kospodarczej. To jakbyśmy to podsumowali nasze nasze, nasze, nasze rozmowy. Po pierwsze jest to zjawisko normalne, tak rozumiem. Po nie, drugie, nie jest to. Nie, jest niekorzystne, ale po drugie jest niekorzystne. Ale jest rynkowym. naturalnym zjawiskiem rynkowym. Tak. Po drugie jest to skutek. Raczej, a nie przyczyna, tak. tak nie, nie, nie ma w tym żadnego, tak jak ja to rozumiem, że nie ma w tym żadnego nagłego, dzikiego ataku chciwości, który z jakichś przyczyn pojawił się teraz, a wcześniej go nie było i potem nagle zniknie. Nie, po prostu jest to naturalna reakcja na oczekiwania. Po trzecie, kresy. im mniej konkurencji, im więcej monopolu, to wasze monopoliści mogą to szczególnie wykorzystać w tak. sytuację. Im większą masz siłę rynkową, tym, tym bardziej możesz tak. podnieść mhm. tym bardziej podnosisz marżę. No i generalnie rzecz biorąc, polityka państwa, która powinna być to wspieranie konkurencji i zwalczanie inflacji, obecnie w Polsce jest nieskuteczne, ale. To działa trochę w drugą stronę, prawda? Tak. Tak naprawdę jest. Ja mam takie przekonanie, yy, takie rozumienie tej polityki gospodarczej, że to jest. to się pojawiało w paru miejscach, mhm. że to jest polityka wspierania czempionów. I, I budowania narodowych tak. czempionów, prawda? Tak, prawda? I, i to jest zupełnie. Ta... Czempionów, a nie Czeboli. Chociaż to jest, się z to jest Czebulami, czebulami bardziej. Kompletnie naukowe, bo koncern paliwowy nie jest żadnym czempionem narodowym. Znaczy. To nie jest, tak. to nie jest działanie na, na, na granicy innowacyjności, to nie jest przepychanie granicy poznania ludzkiego. To nie jest, to nie jest innowacyjny sektor. To jest bardzo zwykły, zwyczajny sektor, który. Normalnie mogą działać prawa popytu i podaży, prawo konkurencji, które będzie regulowało cenę. Nie ma żadnego powodu, żeby robić z koncernu paliwowego, po pierwsze monopolisty, po drugie monopolisty państwowego. Kończy to trochę tym, co teraz widzimy, że te ceny, kiedy, mogło, kiedy może czemp, nasz narodowy czempion paliwowy, to podnosi, a kiedy przychodzi polecenie polityczne, to obniża. No tak, już trafiły kolejki z, z Czech, z czeskie samochody. Ku, tankują, tankują pod korek paliwo to... w, w Polsce, bo jest tańsze. Tak. Ale uważa, że to obniży inflację? <laughs> nie, no to jest absurdalne. No, wiadomo, że to jest, to jest polityka z, z, z polinii partyjnej, tak, która idzie, nie podnośmy cen przed wyborami. To jest, to jest w, miarę, w miarę oczywiste. Jedyny element, który tutaj mm -hmm. występuje, który jest do dyskusji, tak, to czy nie wykorzystuje nasz tutaj czempion, czyli Orlen. Na przykład strategicznych, bo do tego tak, nie ma prawa. Tak, tak, to jest, to jest tak, duży tak, znak zapytania, ale pewnie, nie pewnie dowiemy się po wyborach. No bo z drugiej strony, ale może obniżyć dokąd? Może obniżyć marżę do zera. tak? No. Ale jeśli koszty będą dalej rosły, jeśli w gospodarce nadal będą oczekiwania inflacyjne, które mogą się pobudzić trochę po ostatniej zaskakującej obniżce, dosyć odważnej, dużej bardziej niż ktokolwiek się spodziewał. Jeśli to wywoła na powrót oczekiwania inflacyjne, jeśli to będzie miało wpływ na kurs, to Orlenowi również skoczą koszty. I nawet jak obniży swoje marże do zera, to żeby pokryć koszty będzie musiał podnosić ceny. Także moim zdaniem to ma, to ma nikły wpływ, oczywiście będzie miało wpływ w bardzo krótkim okresie, miesiąca, tak? czy, czy tygodni. No i, I chodzi o to, no, czy. No i właśnie, Orle, o to, Orlen nie? ten champion nie jest buforem, jakimś strategicznym dla interesów państwa, czy, czy związany z, z, z inflacją, jest buforem politycznym, tak, żeby zapewnić I głosy, a nie, a nie po to, żeby zrobić nam dobrze, tak, bo to nam dzisiaj zrobi dobrze, to kupimy trochę taniej benzynę, ale za miesiąc będzie drożej. Będzie. tak mi się wydaje. To bo nie jest optymistyczne, liu. ale miejmy, miejmy nadzieję, że polityka publiczna m, jednak będzie ewoluowała w kierunku zwiększania konkurencji. M, Walki z inflacją, wiarygodnej. wiarygodnej polityki gospodarczej. I to, miejmy nadzieję, będzie optymistycznym zakończeniem naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję wielkie. Moim gościem był dr Wojciech Paczos. Dzięki Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na dyżurnych ekonomistów kraju. Dziękuję bardzo.